Holendrzy stworzyli odmiany tulipanów w podzięce polskiemu dowódcy i jego żołnierzom, którzy wyzwalali ich kraj spod niemieckiej okupacji. Sadzonki tulipanów o specjalnie wyhodowanym 5 lat temu odmianie generał Stanisław Maczek otrzymaliśmy poprzez Federację Organizacji Polskich Pancerniaków działającej przy 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Sadzonki przekazano wszystkim miastom w Polsce, które kultywują pamięć o generale Maczku. My w Lubinie mamy szkołę imienia generała Maczka, mamy przecież ulicę aleje imienia generała Maczka co roku wspomagają nas także żołnierze z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii pancernej, która kultywuje tradycję czarnej dywizji generała Maczka, więc te związki Lubina z tym zasłużonym dowódcą są znaczne i dlatego nie zostaliśmy pominięci przy rozdawaniu tej specjalnej odmiany. Cebulki tulipanów wkopały maluchy z przedszkola miejskiego nr 13 w Lubinie. Tulipany będą zdobiły park imienia Józefa Piłsudskiego. Traktujemy to dzisiejsze wydarzenie jako kontynuację stulecia obchodów Niepodległości naszej ojczyzny. Jesteśmy dumni, że możemy dzisiaj brać udział w, takiej, w takim wydarzeniu. Tulipany odmiany generał Stanisław Maczek są koloru czerwono-malinowego z Białym Brzegiem. Mieszkańcy Lubina podziwiać kwiaty będą mogli już wiosną przyszłego roku.